O walce z niską emisją robi się głośno, zwłaszcza w sezonie zimowym. Ale aby poprawić jakość powietrza, trzeba działać cały rok. Sprawdziliśmy, jak do tego tematu podchodzą władze Pietrowic Wielkich i na jakie wsparcie mogą liczyć mieszkańcy gminy. Problem zanieczyszczonego powietrza nie dotyczy tylko ostatnich lat, ale coraz więcej się o nim mówi i podejmuje działania na rzecz ograniczenia niskiej emisji. Myślę, że to są bardzo ważne rzeczy i myślę, że ludzie zdają sobie z tego sprawę i ta świadomość po prostu jakby do nas dociera. Zresztą coraz to więcej informacji w prasie, w telewizji odnośnie komunikatów, odnośnie przekroczenia, zanieczyszczenia naszego powietrza, a też i komunikaty, które po prostu docierają do mieszkańców w postaci tego, że się informuje, ile ludzi ze względu na to, że nie mamy czystego powietrza, no, odchodzi po prostu od nas ze względu na to, że powietrze jest bardzo mocno zanieczyszczone. Samorządy starają się walczyć z tym zjawiskiem i wspierać mieszkańców, którzy ogrzewając domy chcieliby zniwelować swój wpływ na środowisko naturalne. Staramy się pozyskiwać różnego rodzaju środki też pomocowe. Gmina sama uruchomiła dopłaty do źródeł ciepła. Po prostu bardzo mocno staramy się też ludzi przekonać do fotowoltaiki, bo myślę, że jeżeli potrafimy pozyskać po prostu to, co oferuje nam fotowoltaika, czyli energię elektryczną, możemy z nią wiele dobrych rzeczy zrobić. Przede wszystkim to, co nas też niepokoi, tak jak i wszystkich mieszkańców w naszym kraju, odnośnie podwyżek cen energii. To jest na pewno jeden z wielkich, bolesnych problemów, ale na pewno chcemy też sobie sami umieć pomóc, kiedy są takie możliwości, a tych słonecznych dni, jak chociażby w tym roku, było dosyć sporo i naprawdę widać, że ludzie w tych tematach są bardzo dobrze już rozeznani. Mieliśmy tu kolejne spotkanie, prezentowaliśmy kolejną firmę, gdzie oferowała też dopłaty. Już zaczął się program realizacji i po prostu mieszkańcy w to bardzo mocno wchodzą i to nas naprawdę cieszy. Niestety zainstalowanie nowoczesnych kotłów nie rozwiąże problemu. Zdaniem wójta Pietrowic Wielkich należy zwracać uwagę na to, co spala się w piecu. Te paliwa, które są oferowane, też nie są odpowiedniej jakości, no ale to już my jako samorządy na to nie mamy bardzo wpływu. No to już tym powinny się instytucje państwa bardziej kierować, żeby jednak do obrotu, jeżeli musimy palić tym węglem, a jesteśmy na pewno zmuszeni, to po prostu te paliwa, które mają odpowiednie atesty, no i wtedy to zanieczyszczenie środowiska też w odpowiednim stopniu po prostu spada. Władze gminy Pietrowice Wielkie doceniają także rządowy program Czyste Powietrze, który według zapewnień ma znacząco zlikwidować jesienno-zimowy smog. Mieliśmy spotkanie zorganizowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Masa ludzi było. Chcemy też uruchomić w gminie pracownika, żeby po prostu ludziom pomagał wypełniać te wnioski, żeby jednak jak największa ilość ludzi skorzystała z docieplenia, z wymiany po prostu systemów grzewczych. Gmina poza przekazywaniem dofinansowań mieszkańcom działa także na rzecz zwiększenia świadomości na temat czystego powietrza. Od 18 lat organizuje ekowystawę, z której słyną Pietrowice Wielkie. My też taką dosyć poważną cegiełkę co roku staramy się dołożyć. To są nasze targi ekologiczne, gdzie ważnym elementem jest ciepło. Kończymy co prawda w tym okresie sezon grzewczy, ale jakby po tych trudach sezonu grzewczego ludzie sobie zdają sobie sprawę, że no trzeba coś zrobić, bo albo to jest pracochłonne, a przede wszystkim no nikt nie chce, żeby mu dymiło z komina, bo my jako samorządy też musimy kontrolować tych mieszkańców, pouczać, no w najgorszym wypadku dawać jakieś mandaty, to co naprawdę nie jest miłe. Ludzie sobie z tego zdają sprawę i każdy chce być w porządku. Na terenie gminy nie funkcjonuje ciepłownia, więc mieszkańcy sami muszą dbać o ogrzewanie swoich domów, ale być może niebawem będzie dla nich szansa na zainstalowanie ogrzewania gazowego. W tym roku przeprowadziliśmy taką ankietyzację wśród naszych mieszkańców, jakie jest zainteresowanie gazem, więc jest ono dosyć duże z racji tego, że mamy też tutaj dosyć poważny zakład, czyli Ekookna, które swoją całą i produkcję i dogrzewanie opiera na gazie. Mamy nadzieję, że ta sieć gazowa na terenie naszej gminy się rozbuduje i no, mieszkańcy będą z niej korzystać. Sprawami związanymi z ochroną środowiska i pomocą w zakresie gminnych programów zajmuje się referat inwestycji, gospodarki komunalnej i rolnictwa w Pietrowickim Urzędzie. Jeżeli więc ktoś z Państwa jest zainteresowany dofinansowaniem na wymianę źródeł ciepła, powinien skontaktować się z pracownikami Urzędu Gminy w Pietrowicach Wielkich.